No na pewno my też się na to nastawiamy, żeby jakby tą plamę gdzieś w ostatnim meczu zmazać zwycięzcą u siebie, bo nadarza się ku temu fajna okazja, fajny przeciwnik, mam nadzieję, że przyjdzie sporo ludzi, bo też Górnik gdzieś magnetyzuje troszeczkę tą swoją postawą w tym sezonie i mam nadzieję po prostu podtrzymać tą dobrą pasę, bo u siebie na stadionie nie jest zwyczaju, żebyśmy gubili punkty, więc mam nadzieję, że ten trend się utrzyma. Skuteczność pięta Achillesowa Korony Kielce w ostatnich meczach, o tym przynajmniej mówi trener Gino Lettieri, że tyle sytuacji, ile było, czy to z meczu z Pogonią, czy z Lechem wcześniej wygranym 1-0, czy tym przegranym w Pucku, szczególnie w tej pierwszej połowie, no to grzechem jest ich nie wykorzystywać. Też my się popracowaliśmy troszeczkę nad tym aspektem w tym tygodniu, więc mam nadzieję, że będzie to lepiej wyglądało. Niewątpliwie jest to jeden z czynników, ale też nie jedyny gdzieś tej naszej słabszej postawy. Więc myślę, jest dużo więcej rzeczy do poprawy i po prostu musimy wrócić na te właściwe tory. Jeżeli to zatrybi już, że tak powiem kolokwialnie, w sobotę, no to mam nadzieję, że będziemy cieszyć się z 3 punktów. No właśnie, bo trener powiedział, że to właśnie nie tak do końca wina jakby Kaczarawy i człowieka, który gdzieś tam stoi z tyłu i kończy, tylko też trochę drugiej linii, że tutaj jednak no nie ma wsparcia i dlatego ta jakby cała skuteczność zespołu jest słabsza. No tak, o tym właśnie między innymi to miałem na myśli, że jakby no wiadomo, że napastniku rozlicza się z tych strzelania tych bramek. Można powiedzieć, że pomocników skreowania tych sytuacji, no i te sytuacje są, ale też jakby grając w tym systemie, gdzie wyszliśmy na załóżmy tego jednego napastnika, no to nie można oczekiwać od niego, że on będzie całą robotę z przodu wykonywał. Też gdzieś i skrzydłowi i podłączający się zawodnicy środka pola mają takie same zadania gdzieś pod bramką przeciwnika, więc to powinno na pewno lepiej wyglądać, a no tak samo jak to się mówi, że napastnik jest pierwszym obrońcą, tak samo każdy zawodnik na boisku ma te zadania ofensywne i równie dobrze może wesprzeć tego kolegę z przodu. Trener powiedział, że brakuje 4 punktów do tego, żeby być pewniakiem w tej ósemce. Mnie się wydaje, że trochę mniej, że jednak nawet 2 punkty, czy nawet zwycięstwo tutaj z Górnikiem załatwia sprawę, bo 43 to już jest chyba. No też najlepiej będzie po prostu wygrać ten mecz i nie bawić się w jakieś tam kalkulacje i wyliczenia potem procentowe, ile nam potrzeba, ile nam nie potrzeba, żeby nie drzeć jakby do ostatniej chwili. Już znamy to z zeszłego roku i nie chciałbym, aby to się powtórzyło, więc najlepiej po prostu robić swoją robotę na boisku. Też wydaje mi się tak, że mógłbym potwierdzić to, co pan powiedział, ale no mówię, po prostu trzeba wygrać mecz i wtedy nie trzeba będzie się rozglądać na nic innego dookoła. Kuba, jak tak patrzymy na Górnika, to on troszeczkę słabiej gra na wiosnę. Nie masz takiej obawy, że mogą się przebudzić na przykład w meczu z Koroną, bo oni też gdzieś tam no walczą o to, żeby jak najwyżej być w tej tabeli. Nie, mogą się przebudzić teraz, mogą się przebudzić za 2-3 tygodnie. Nie mnie to oceniać i tak naprawdę nie spędza mi to snu z powiek, bo ja jestem przekonany, że jeżeli my wyjdziemy i zagramy tak na naszym naprawdę dobrym poziomie, to wygramy ten mecz, więc trzeba patrzeć przede wszystkim na siebie i na swoją formę, a to, co zaprezentuje przeciwnik, to też będzie zależało od tego, jak my zagramy.